Witam ponownie na moim kanale. Rzecz będzie dotyczyła kampera Caprice 2. Jeżeli ktoś oglądał ostatni film, to wystąpiły pewne problemy podczas jazdy eksploatacji. Dlatego należy te problemy usunąć, zmodernizować. I ten film właśnie będzie o tym traktował, co zostało zmienione, poprawione w kamperze, aby jego eksploatacja przebiegała bez żadnych zastrzeżeń, bez problemów, bez awarii. No bo najważniejsze jest to, żeby dojechać na miejsce i wrócić bez żadnego problemu. Zapraszam do oglądania tego filmu. Pierwszą rzeczą, którą się zajmę, to będzie wymiana kół na mocniejsze. To jest koło z pierwszej wersji. No, gdyby kamper może nie ważył aż tyle, co waży, to kółko może by wytrzymało, ale niestety waga około 150 kg i jeszcze bagaż spowodowało to, że koło pochylone pod kątem, no i niestety siły zaczęły inaczej działać i się po prostu piasta wyłamała. Kupiłem dwa koła różne. To pierwsze zielone, które ma 8 warstw płótna, przynajmniej tak jest opisane. Nie wiem, czy temu wierzyć. I drugie koło z 6 warstwami płótna. Od razu przestrzegam, jeżeli kółka są, nie są złe, ale dołączane ośki do nich niestety nie pasują. Nie pasują do łożysk. Ani jednych, ani drugich kółek. Po prostu ośki są dziesiątki, a łożyska w środku mają 12 mm. Po drugie, w tych pierwszych łożyska są kompletnie suche. Nie ma tu ani grama smaru. To zresztą czuć, nie wiem, może trochę oleju tam jest, ale czuć, jak chrzęszczą te kuleczki po obwodzie. Poza tym są kiepskie jakości, dlatego od razu zakupiłem nowe łożyska, także z innej firmy, które są bardziej pewne. Bo nie ma nic gorszego, jeżeli nam się kółko rozleci podczas jazdy. Także to będzie pierwsza czynność, wymiana kół. Założę te niebieskie. Dlaczego? Z prostej przyczyny, ponieważ chcę kamper odchudzić, a to kółko, pomimo że jest porządniejsze, waży ponad 4 kg. 4,340. Natomiast to niebieskie waży dużo mniej. 2,300, a więc 2 kg na jednym kółku, co w sumie daje 4 kg. Jest to dosyć sporo. Zobaczymy, ile kilogramów uda mi się zrzucić z tego kampera Caprice 2. Pierwszą rzeczą to należy się pozbyć starych łożysk. Bierzemy jakiś pręt metalowy i po prostu spróbujemy to łożysko usunąć z piasty. Jednak tutaj troszeczkę odspawania zostało. Będę musiał się pozbyć tutaj tego nadmiaru materiału, bo tutaj nie będzie łożysko mi wchodziło, będzie mi blokować. Kamień palcowy na wiertarce. Łożysko już prawie samo wchodzi. Teraz poszukamy jakieś rurki i będziemy bijemy zawsze w pierścień zewnętrzny, nigdy nie wewnętrzny. Znalazłem kawałek drewienka bukowego. Spróbujemy osadzić to łożysko.
Łożysko ładnie weszło nam w gniazdo. Przypomniałem sobie, postanowiłem jednak jakąś rurkę metalową włożyć, żeby zapobiec ewentualnie przesunięciu się łożysk. Osiem milimetrów. I tyle ma być. Koło gotowe. I po przeróbkach jedno koło w tej chwili waży 2470. Musimy odkręcić cztery śruby, podeprzeć wózek, tamperek i dostać i odkręcić całe to trzymanie koła i dorobić nowe.
Odstawę zostawię. To wytnę. Bo muszę tutaj troszeczkę rozsunąć, bo jest za wąsko. Ale jest tu miejsce, żeby to rozsunąć. I muszą być trochę dłuższe te wsporniki. No i mocniejsze potem te zastrzały muszą tutaj być, które będą trzymały całe koło. Muszę teraz iść zobaczyć, jak nisko musi być to koło, żeby weszło mi tam w to, ten uskok pod kamperem. Zaraz zobaczymy. Ponieważ oprócz wymiany kół będę chciał kampera odchudzić, to muszę wprowadzić sobie mniej więcej statystykę, ile ubyło, a ile przybyło. Stare koło waży 1515 gram, czyli 1,5 kg. Dwa koła to jest 3 kg. Tamte ważą 2,5, więc w sumie 5. Czyli plus 2 kilo. Czyli na razie nie stracę wagi, a więc zyskam 2 kg. Ale mam pomysły na to, żeby to obniżyć.
Poziomujemy przyczepkę, ponieważ kółka są większe. Musimy przerobić hak. Poza tym musi tutaj być wachliwe, nie może być na sztywno. W pierwszej wersji tak było, potem to zmieniłem, ale musi tutaj w tym miejscu być zawias, aby przyczepka mogła sobie swobodnie po terenie iść w górę i w dół.